Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj 15 dzień maja, to jest poniedziałek oczywiście, to jest początek nowego tygodnia wstawakowego. Jest dzisiaj święto polskiej muzyki i plastyki, gratulacje, święto niezapominajki, gratulacje, Międzynarodowy Dzień Rodzin, gratulacje, Dzień Kangurowania. To jest w ogóle fajne, nie chodzi o to, żeby skakać jak kangury, tylko chodzi oczywiście o noszenie dzieciaczków w tych takich kangurkach tutaj. To w ogóle fajna sprawa, taka bliskość między dzieckiem a rodzicem. Poniedziałek, nowy dzień, nowy tydzień, nowa szansa, nowa jakość. Czołówka nie nowa, tylko stara. Jedziemy, zapraszam. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i bardzo się cieszę na to spotkanie. Kochani, oczywiście, jak to w poniedziałki, mamy dzisiaj mądrości murów, będzie dzisiaj mądrość murów zaczepno-wybuchowa, taka fajna i myślę, że w ogóle potrzebna. Posłuchajcie następującego mądrali z murów. Jeśli przygoda nie czeka za drzwiami, wyjdź oknem. Moi drodzy, jestem przekonany, że są w życiu takie sytuacje, w których należy się z pewną sytuacją, z pewnym, nie wiem, wydarzeniem, z pewnym naszym miejscem w życiu po prostu pogodzić. Są takie sytuacje, w których rzeczywiście nie da się wiele zrobić albo nic się nie da zrobić, gdzie trzeba po prostu przyjąć czasem nawet z pewnym rozczarowaniem to, że czegoś nie mamy albo że coś straciliśmy i tak dalej. Ale to są sytuacje, że tak powiem, ostateczne. W sensie do takiego miejsca powinniśmy dochodzić dopiero na samym końcu wszelkich możliwych działań. Czyli, jeżeli twoja sytuacja nie jest dobra, nie jest satysfakcjonująca, nie jest szczęśliwa, nie jest zbawienna, nie jest zdrowa, nie jest prowadząca do dobra i tak dalej, powinieneś próbować ją zmieniać. I oczywiście byłoby super, gdyby było tak, że po prostu otwieramy drzwi i za drzwiami stoi nowa rzeczywistość, nowa propozycja, wszystko się może zmienić. Albo nawet wyglądamy za drzwi trochę dalej i to tam czeka. Uwaga! Jeżeli to nie stoi za drzwiami, albo drzwi się nie da otworzyć, a może tam to stoi, tylko nie da się otworzyć, to wyjdź oknem. O czym mówi ten cytat? Mówi, żeby próbować. Mówi, żeby tą sytuację, gdzie mówimy, okej, nie da się nic zrobić, po prostu muszę to przyjąć, nie wiem, muszę się pogodzić, jak to często mówimy, z wolą Bożą, chociaż to często nie ma nic wspólnego z wolą Bożą, chociaż rzeczywiście może być tak, że nic nie da się zrobić, trzeba po prostu przyjąć, że Pan Bóg z nami jest w tym, czego nie da się zrobić i chce nas w tym prowadzić. Ale to powinno być, tak jak mówię, na samym końcu. Najpierw drzwi, okna, piwnice, dachy, tamte okna, telefon do sąsiada, telefon do straży pożarnej, wszystkie możliwe sposoby wyjścia, żeby ta sytuacja była inna. Dopiero kiedy się okaże, że naprawdę spróbowałem wszelkich możliwych wyjść. Mało tego, uciekłem się do cudownej działalności Pana Boga i również nic nie zmieniło, to dopiero wtedy mogę przyjąć takie myślenie, okej, może to jest coś po prostu, w czym ja mam być, może to jest coś, co mnie do czegoś prowadzi, może to będzie coś nawet dla mnie dobrego i błogosławionego. Ale to musi być ostatnia, a nie pierwsza myśl. Kochani, my bardzo często, oczywiście dlatego, że jesteśmy nauczeni przez życie, nie, że wiele rzeczy nam nie wyszło, to jak tylko spotykamy jakieś trudności, albo coś po prostu dłuższy czas trwa niesprzyjającego, no to się już godzimy z tym, no tak to będzie i taki jestem i tak dalej. Szczególnie jak człowiek ma jakieś takie doświadczenie wieloterminowego, w sensie wieloletniego, wielomiesięcznego, po prostu długiego czasu, kiedy coś próbował, żeby było inaczej. I ja myślę, że wiele rzeczy w moim życiu nie zmieniłem właśnie z tego powodu, że zamówiłem, a od lat już tak jest, ja taki jestem, to się nie zmieni. Nie będę już próbował. I wiem, że oczywiście mogę powiedzieć, no ale spróbowałem już 8 okien, no wiem, tam są jeszcze 2, ale mi się już nie chce, nawet jak nawet nie wiem, że są, to może bym poszukał, ale mi się nie chce. Nie! Jak nie stoi taka okazja za drzwiami, to wychodź oknem. Wychodź, wychodź, wychodź. Dopiero na końcu wolno nam dojść do takiego myślenia i do takiego rozeznawania, może to jest miejsce, w którym mam być, skoro jest takie trudne, a nie umiem go zmienić. Ale nie wcześniej. Więc błagam, poszukajcie dzisiaj okna. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Oczywiście, jak zawsze, bardzo się z niego cieszę. Kochani, ośmielę się przypomnieć, wydaliśmy jakiś czas temu audiobooka z nowenną pompejańską. Jest dostępny na naszej stronie, jak tylko zajrzycie do opisu pod filmem.
to tam go znajdziecie. 2 razy 54, czyli 108 wprowadzeń do dwóch wersji nowenny pompejańskiej. Nagrany różaniec, żebyście mogli sobie odmawiać razem ze mną, z moimi przyjaciółmi. Wprowadzenie, pytania i odpowiedzi i tak dalej. Jeżeli ktoś potrzebuje tej modlitwy, chciałby mieć dobre narzędzie do tego, jak z niej korzystać, to zapraszam, zajrzyjcie. A nam też bardzo by się przydało wsparcie, bo próbujemy dokończyć to nasze studio i jesteśmy daleko w lesie. Więc jeżeli możecie, wesprzyjcie nas chociażby w ten sposób, dostając naprawdę, myślę, dobry produkt do ręki, dobre narzędzie. Tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa, pa!